Cześć, z tej strony Blandford Piotr się kłania. Chciałem dzisiaj porozmawiać z Wami na temat emerytur. Czy będzie emerytura? W związku z tym, nawet ja już nie będę nawet ja mówił, tylko po prostu będzie to ze źródła pewnego, które będzie właśnie mówił o emeryturach. Chciałbym, żebyście posłuchali. Trzeciego filara i dobrowolnych funduszy emerytalnych. Takie niebezpieczeństwo i te wszystkie problemy dostrzega m.in. Kancelaria Prezydenta. Niedawno w styczniu został ogłoszony raport przygotowany właśnie dla Kancelarii Prezydenta, w którym proponuje się dość istotne zmiany w trzecim filarze i proponuje się jego zdecydowaną popularyzację. To rozwiązanie miałoby objąć około 40% wszystkich obywateli. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj niespełna 5% oszczędza w trzecim filarze. W związku z tym, jak sami słyszeliście na własne uszy, za 1000 zł pracy waszej otrzymacie 400 zł emerytury. Czyli pracując, załóżmy, przez 12 miesięcy, przez 30 lat, otrzymacie 360 tysięcy złotych. I zakładając oczywiście, że nie wydacie ani złotówki. Więc albo możecie się śmiać i po prostu robić dziwne rzeczy, albo po prostu stać się przedsiębiorczym. Nie musicie ze mną nawet współpracować. Chcę was po prostu obudzić, że po prostu emerytury, jeżeli będą, bo jeszcze to trzeba zadać takie pytanie, czy w ogóle będą te emerytury, bo nie wiadomo, czy w ogóle będą te emerytury, ale jeżeli będą, to sami zobaczcie, 1000 zł za 400 zł, teraz jest bardzo ciężko się utrzymać, a co dopiero jak otrzymacie 400 zł emerytury. W związku z tym, moim zdaniem, powinniście zadbać o swoją przyszłość, stać się przedsiębiorczym i wyjść po prostu z etatu, nie bać się i po prostu realizować wasze własne cele i pamiętać o tym, że nikt za was nie stanie się przedsiębiorczym. Jeżeli będziecie szukać wymówek, to po prostu będziecie tam, gdzie będziecie, czyli pracować przez 30 lat za około 1000 zł. Może to być troszeczkę więcej, oczywiście, bo to są tylko takie przykłady. Natomiast, ale ja uważam, że teraz powinniście coś z tym zrobić i po prostu zmienić swoje własne nastawienie i po prostu dążyć do własnych celów i nie bać się zarabiać dużych pieniędzy, ponieważ im więcej będzie zarabiało dużych pieniędzy, tym mniej będzie uzależnionych od własnych emerytur. I są takie firmy, które właśnie dają wam takie możliwości. I tak jak mówię, nie musicie ze mną współpracować, nawet nie musicie być w mojej drużynie, ale wystarczy, żebyście się otworzyli bardziej i mogli realizować własne cele. Tych pomysłów może być kilkanaście, może się nawet własną działalność jakoś otworzyć i próbować coś własnych sił, tylko pamiętając o pewnych regułach, żeby nie zbankrutować. W związku z tym obudźcie się i nie bójcie się realizować własnych celów. Miejcie marzenia i dążcie do własnych marzeń. Ponieważ ja chcę, żebyście zwyciężyli i wiem, że możecie zwyciężyć, bo macie potencjał, natomiast praca na etacie tego wam nie da. W związku z tym obudźcie się i realizujcie swoje marzenia. Nie bójcie się. No i co z tego, że ludzie się ze mnie śmieli? Tylko, że dzisiaj to jestem tam, gdzie jestem, a oni zostali tam, gdzie są.
To jest ta różnica. W związku z tym przemyślcie to na spokojnie. Bradford Piotr z tej strony mówił.